ja uważam, że największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i obywateli Stanów Zjednoczonych to jest właśnie ta ich klasa najwyższa, posiadaczy ogromnych fortun. Oni są tylko i wyłącznie zainteresowani. Oni, proszę Państwa, nawet Stany Zjednoczone przehandlują, nawet na korzyść Chin. Oni są sami dla siebie zagrożeniem. Proszę Państwa, to, o czym już dawno ostrzegałem, ja wiem, że inne osoby też ostrzegały, ale my raczej jesteśmy pionierami, więc raczej byliśmy pierwsi. Grupowe zwolnienia w firmie Levi Strauss. To firma znana z tradycjami. Któż z nas kiedyś, gdy byliśmy dziećmi PRL-u, nie marzył o jeansach Levisa, tak? No, to właśnie ta firma. No więc zwalniają wszystkich swoich modeli. To jest, proszę Państwa, bardzo duża firma. Nawet w Polsce ma fabryki. Zdaje się, w Płocku jest ta firma. Więc zatrudnia setki, jak nie tysiące modeli do swoich, do prezentacji swoich wyrobów. No i zastępuje modeli, proszę Państwa, grafiką wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Tych sytuacji już jest coraz więcej. Ja boję się, że życie człowieka na planecie jest zagrożone, że w czyichś planach lub może to się z automatu tak dzieje, może po prostu ta pogoń za pieniądzem i tak do tego doprowadzi, że człowieka ma nie być, proszę Państwa, że nasze życie ma zejść do internetu, do pamięci procesorów, że utracimy ciała, a potem ktoś nam prąd wyłączy i to już będzie koniec ludzkości. Ja się takiego scenariusza boję, bo wszystko zmierza w tym kierunku, tak jak wojna na Ukrainie, ona latami zmierzała, a dziś już jest. Tak jak jest duże zagrożenie, że też Polska zostanie wpędzona przez głupich ludzi w wojnę, bo cały czas wszystko zmierza w tę stronę. Nie będzie lekarzy, proszę Państwa, nie będzie prawników, proszę Państwa, nie będzie policjantów, nie będzie urzędników. Może ostatnimi, którzy będą, to będą technicy, którzy będą obsługiwali maszyny. To jeszcze może, ale potem przecież to coś, co pcha nas w stronę klęski jako ludzkość, przewidzi, jak tu też się pozbyć techników. Tak? No, roboty załatwią tę pracę, więc mamy tutaj, to są pierwsze symptomy zagrożenia dla gatunku ludzkiego. Ja to czuję, Państwo to czujecie, a rządzący nami tego nie czują. Krok po kroku. Ja nie wiem, ile ten proces będzie trwał. 10 lat, 20 lat, ale to zmierza w stronę usunięcia człowieka z planety. I nikt nie reaguje, a jest jeszcze czas, żeby temu zapobiec. Wydaje się właśnie, że takie kraje jak Rosja, a nawet Chiny, Rosja troszkę może inaczej, bardziej dbają o gatunek ludzki. No, Rosja ze swoimi wadami ok, ale bardziej dba o gatunek ludzki i pewne sprawy w Rosji nie przechodzą. Chiny zaś używają wszystkiego, łącznie ze sztuczną inteligencją, ale nic nie zastępują. Tak? To tak jak w Chinach ci ludzie, którzy... Proszę Państwa, jest taki mit o Chinach, że tam wszyscy mają punkty jakieś, że proszę Państwa, używają tych smartfonów, żeby te punkty łapać, zbierać, okazywać, wchodzić jako klucz i tak dalej. Ale proszę Państwa, w Chinach też są ludzie, którzy nigdy smartfona w ręku nie mieli. I co? To im też się te punkty liczą, które szczytuje aplikacja? No nie. To pewne rzeczy idą równolegle, a tu w naszej cywilizacji, w krajach złotego miliarda, prowadzą się zamordy, że wszyscy muszą, tak? Nie nadążasz, to wypadasz, tak? A w Chinach nie. Chcesz tak sobie żyć jak 5 wieków temu? Hodować sobie tego wołu gdzieś tam i sadzić ręcznie ryż? To sobie sadzisz, to sobie hodujesz. I to jest właśnie fajne. To tak jak z tym parciem do zastąpienia gotówki pieniądzem elektronicznym. To powinno być i
gotówka w ręku też powinna być. Niech to równolegle działa jedno z drugim.